Cześć, siemanko, guten morgen, z tej strony Woron Kolarzyna. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku, a tym razem relacja z wyścig, maraton, czasówka, ultra time trial w Pniewach, 24 godziny kręcenia na pętli 66-kilometrowej. Ja tutaj staram się w moim super uporządkowanym aucie jakoś ogarnąć. Zostało chyba godzina coś do startu. Startuję o 14.20, a w tej chwili mamy 12.51, więc trochę jeszcze czasu jest. Myślę zamknąć oczy na 20 minut, bo jakby nie było, spania w nocy nie będzie, chociaż nie wiadomo, zobaczymy jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że mnie nie złamie, tak jak zawsze mnie łamie o pewnych porach. I co? Będę starał się jak mogę tutaj relacjonować, bo będę bardziej skupiał się na jeździe niż na kamerowaniu. Także mam nadzieję, że teraz trzymacie kciuki, jak śledzicie wyścig i zobaczymy co wyjdzie. No, chciałbym zrobić 5 kółeczek, chciałbym zrobić 10 kółeczek, zobaczymy ile wyjdzie, nie wiem, nie mam pojęcia. Wczoraj zrobiłem sobie rekonesans na trasie i powiem wam, że jestem trochę przerażony przewyższeniami, bo dla Worona Kolarzyny takie przewyższenia nie są dobre. Pozdrawiam wszystkich kibicujących adeptów Lecha Poznań, którzy dzisiaj będą na meczu. Pozdrawiam chłopaki was. Także co, ja tutaj uzupełnię bidonki. Tu gdzieś Fujikson sobie jeszcze leży. Także 45 minut przed startem moim mam odebrać GPS-a, więc tak zrobimy. No zobaczymy. Zobaczymy jak będzie z tą relacją, bo nie wiem, chciałbym zrobić naprawdę dobry wynik. Oczywiście dla siebie, bo po to są takie wyścigi. A jak będzie jakaś fajna pozycja, to będę się z tego cieszył. Oczywiście Woron ciśnie solo. A co? Dobra. Widzimy się w kolejnym punkcie relacyjnym. Na razie. No i postanowiłem się do was odezwać na trochę. Mam 124 kilometr. Końcówka jest słaba, jakieś 20 km pod wiatr. Dla Worona to jest masakra. Średnio mamy teraz 24,9. Ciekawostką jest, nie wiem jak ja to robię, sam siebie nie poznaję, ale patrzcie na to. 5 godzin jazdy, 4 minuty przerwy. Sam jestem zaskoczony, ale to chyba dobrze. Trochę nie mogę sobie poradzić z tętnem, ale to chyba przez gorąco. Mam trochę średnią wysoko, bo 147, ale czuję się dobrze. Staram się jechać swoim tempem, takim długodystansowym. Oczywiście wszyscy mnie wyprzedzili, co startowali za mną. W tej chwili po 5 godzinach, bez śniadania oczywiście, jak to Woron, udało mi się zjeść 2 7 daysy, wypić litry wody i upierdzielić hamburgera małego z McDonalda. Jakby nie było, patrząc na tamtegoroczny występ, gdzie te hamburgery uratowały mnie, postanowiłem dzisiaj też użyć tej broni. Także widzimy się za jakiś czas, bo postanowiłem trzecią rundę zrobić też bez zatrzymywania, bo zostało mi pół litra wody, a tyle mniej więcej idzie mi na rundę.
mimo że jest gorąco, ale wiecie, woron to woron. Worona się nie słucha, jeśli chodzi o żywienie. I damy jakoś radę. Znowu mi się odpięła agrafka. Denerwuje mnie to. Ale teraz się nie będę zatrzymywał. O, skręcamy. O, i teraz wjeżdżamy na trasę, gdzie łączy się właśnie cała pętla z małą pętlą, duża z małą. Także trasa nie jest najgorsza. Bardzo się bałem po wczorajszym rekonesansie, jak będzie mi się jechało. Pierwsza rundka, spoko, średnia. Zaraz wam pokażę nawet, a co? Przy okazji sobie odpocznę. No tak, tutaj mamy. Dobra, spoko, może i spadło. Ale chyba lepiej jechać spokojnie, a 24 godziny niż szarpanie. Dobra, zostało mi 6 km. Może następnym razem nagram wam przejazd przez punkcik, przez linię mety, startu i linię punktową, końca punktów, końca okrążeń. Dobra, bo nie gadałem od 5 godzin i musiałem się wyżyć. Dobra, lecimy. Będę leciał rundę. Miałem już nie mówić. Będę leciał rundę tak jak jestem teraz. Może nie zmarznę. A będzie git. Dobra, na razie. Czas na podsumowanie czasówki 24-godzinnej z Pniew. No, to co widzieliście do tej pory, tyle udało mi się nagrać. Nie za wiele. Tak jak mówiłem na początku, chciałem skupić się na wyścigu i tak było. Pierwsze 3 okrążenia były bez schodzenia z rowera, w cudzysłowie, bo jak były przejścia, skrzyżowania w sensie światła i było jedno takie skrzyżowanie, na którym trzeba było się zatrzymać, no to to były te przerwy. Także byłem mega dumny z siebie, że 200 km, tam niecałe, tam bez 2 km, udało się pokonać bez schodzenia z rowerka. Tak jak już tam mówiłem, było wypite przez 3 te okrążenia 1,5 litra wody. Chyba 3 7 Daysy miałem ze sobą i hamburgera. Ale tak jak wspomniałem, worona nie ma się co sugerować tym, co je, co pije, bo to jest inny świat. Jeśli chodzi o ubiór, tak jak mówiłem, 3 okrążenia były zrobione w krótkie spodnie, krótka koszulka. Na 4 okrążeniu robiło się chłodno, założyłem sobie bluzę i cieszyłem się z tego, że nie zakładałem spodni. A na 5 okrążeniu bez spodni na pewno by się to nie udało. Pewnie bym się wracał albo bym zamarzł, bo było bardzo zimno. W dzień było jakieś 28 stopni w cieniu. W nocy spadła temperatura do 10, pewnie nawet do 9 stopni gdzieś tam w lesie. Naprawdę było zimno. A dodać do tego wysiłek, jaki mamy podczas takiej podróży, wyprawy, ścigania, to organizm po prostu reaguje tym, że mimo to, że wydaje nam się, że jest nam ciepło, nie jest nam ciepło, dodatkowo wychładzamy nasz organizm. Także 330 km. Co się wydarzyło? Może powiedzmy wprost, co się wydarzyło. Ja osobiście nie jestem zadowolony z wyniku końcowego. Jestem zadowolony z wyniku, jaki był, w sensie do tego momentu, kiedy się to, co tu dużo mówić, zesrało. Bardzo fajnie, bo ostatnie 2 okrążenia, średnia, jeśli chodzi o tętno, zeszło mi pięknie, bo jechałem tam około w okolicach 120, to był max, więc pięknie organizm się zaadaptował. Ale co się wydarzyło? Kurczę, miałem ze sobą wodę, którą piłem od kilku miesięcy. Miałem jedzenie, które jadłem od kilku miesięcy. No wszystko miałem kupione pod siebie. Miałem wszystko wzięte
tyle, ile potrzeba. Nawet te hamburgery, co mówiłem Wam, byłem zaopatrzony w kilka sztuk, nie w jednego, żeby to przetrwać. Postawiłem na sprawdzone produkty i teraz, żeby nie było, że coś było nie tak na bufecie, bo to od tego umywam ręce, bo nie o to chodzi, bo ja nic nie jadłem z tego bufetu oprócz kolki. Znaczy nie było kolki, była Pepsi. Panie zaproponowały mi jakiś posiłek. Ja oczywiście odmówiłem, bo nie chciałem psuć swojej rutyny i skusiłem się na bułkę z szynką. Tylko teraz, żeby nie było znowu. Nie pomyślałem, że może być smarowidło, które mi zaszkodzi. No wiecie, no jak bierzecie bułkę z szynką, to myślicie, że będzie samo masło, a prawdopodobnie samo masło nie było lub to była margaryna. Ja głupi, nie zapytałem się pań, czym jest obłożone. No i jak już jadłem, jakby to powiedzieć, po tylu godzinach jazdy, po 4 okrążeniach, czyli 4 razy 3, no a po 12 godzinach prawie, wiecie, w moim przypadku ja jestem głodny bardzo, więc dla mnie ta bułeczka to była sama przyjemność zjeść. Bardzo mi smakowało, tylko nie rozumiem siebie, czemu nie sprawdziłem, czym jest posmarowane. Prawdopodobnie była to margaryna, albo są te takie marmolady, nie wiem jak to się nazywa, no takie, wiecie, sosiki takie, coś z majonezem, coś tego typu. No i na 5 okrążeniu, bodajże 40 km, 46, miałem zrzut histaminowy. Teraz może ja nie będę Wam opisywał o tym, na czym polega ten zrzut histaminowy. Powiem Wam w skrócie, że w tym momencie, jak dochodzi do wypróżnienia magazynu w moim ciele, to nie jest zwykła dwójeczka, tylko sama nazwa zrzut histaminowy. Organizm wyrzuca wszystko, żeby pozbyć się tej histaminy, którą w tym momencie musiałem dostarczyć. Od prawie 2 lat wiem, jak mój organizm zachowuje się, kiedy będzie zwykła dwójeczka, a wiem, jak zachowuje się, kiedy będzie zrzut histaminowy. No i niestety, przy takim wysiłku, no kurczę, no wypłukany jest praktycznie cały glikogen. No też nie powiem, że coś zostało. Objawia się to tym później, że ja po prostu nie mam siły jechać. Po prostu. To jest tak, jak zdrowy człowiek jest na bombie. Po prostu, no zostałem wyeliminowany sam przez siebie. Byłem mega zły, ale co poradzić? Chciałem po chyba 4 godzinach, bo sam fakt, że ja dojechałem, kurczę, nie chcę teraz skłamać, chyba miałem 16 godzin jazdy, więc kurczę, czas miałem mega, mogłem jechać jeszcze 8 godzin, czyli w tym wypadku jakieś 2 pełne rundki plus jakieś tam 12. No i sam dałem dupy, no i co ja poradzę na to? Nic na to nie poradzę. Śmieję się, że bezpieczniejsza byłaby paruwa z żabki, ale to już teraz taki żarcik. Nieważne. Także sam się wyeliminowałem, forma była fajna, podaż jedzonka i picia była bardzo fajna do tego momentu. No i dlaczego nie zdecydowałem się po małej regeneracji jechać dalej? Ja nie jestem jakimś lekarzem, fizjo czy jakimś osteopatą, pozdrawiam Łukasza. Chodzi o to, że organizm ludzki przy tym, jak ma wypłukany glikogen, jest bardzo podatny na kontuzję. Więc na tyle byłem świadomy i mam już takie doświadczenie sprzed chyba, no będzie z 3 lat, gdzie chciałem bić wtedy też sobie swój taki rekord na 24 godziny. Przez wypłukany glikogen nasze mięśnie mogą się rozkleić, czyli nasze powięzi mięśniowe mogą się rozkleić, a to może skutkować bardzo brzydką kontuzją. Po pierwsze, potrzebne mi jest chodzenie do pracy i mieć dalej przyjemność z jazdy na rowerze. Dlatego zrezygnowałem. Uplasowałem się niby na 10. Na początku było miejscu. Potem też gdzieś oglądałem wyniki. Byłem gdzieś 11. Tutaj Wam może wrzucę zaraz, które miejsce było. Ogólnie byłem zadowolony. Tak jak mówiłem, do momentu zrzut histaminowego, bo bardzo chciałem pobić swój rekord odległościowy w ciągu jednej doby.
Do tej pory to jest chyba tam 440 czy tam 450 km. Było to w zasięgu, była forma, no ale co? Wzięło i się zesrało. To jest takie teraz, powiedzmy, podsumowanie tego, co się stało, że się zesrało. Boże, trzy razy już padło to słowo, nieładnie. No i trzeba by teraz coś trochę opowiedzieć o tym, czy mi się w ogóle podobało na tej czasóweczce, czy nie. I co mi się nie podobało, co mi się podobało. To będą bardzo ważne, myślę, kwestie. Nie wiem, idziemy do wąwozu, a co? Gravelowo, tak teraz mamy. Zacznijmy może od plusików. Na pewno plusem jest idea takich wyścigów, czyli 24 godziny lub 12, bardziej skupmy się na 24 godzinach. Bardzo fajna idea, trasa 66 km, czyli taka, że w razie W, jakby się coś stanie, nawet w moim przypadku, to nie mamy daleko do mety. Później ta krótka runda 12 km, bardzo fajna. Idea ogólnie mega. Bardzo mi się to podoba. Co mi się jeszcze dalej podobało? Trasa. Jadąc samochodem byłem przerażony, bo w moim przypadku każdy podjazd, myślę, moim, pewnie w większości, to jest zabójstwo. Tylko że w moim przypadku każde więcej niż 0% do góry to jest masakra. Ale byłem zaskoczony, że średnia była bardzo fajna, bo udawało się utrzymywać średnią około 25 na godzinę. Bardzo fajnie, dużo przewyższeń. Myślę, że to daje taki smaczek tej trasie, że były te przewyższenia. Czyli tak mamy. Idea, trasa, rundy, bardzo fajne. I już zdążyliście pewnie zobaczyć, jak mówiłem, jak wjeżdżałem w moment, gdzie stykają nam się dwie trasy, czyli 66 i 12. Bardzo dobrze oznaczona trasa. Nigdy nie miałem styczności z takim czymś. Jestem bardzo pozytywnie tym zaskoczony i zadowolony. Bardzo fajnie się jechało, chociaż przyznam, że wolałem jednak mieć włączoną nawigację i zmęczony i skoncentrowany organizm na czym innym nie za bardzo zwracał uwagi na te strzałki, chociaż je widział. Także strzałeczki mega, 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 mega polecam innym organizatorom takie coś zrobienie. Czyli tak, trasa, idea, strzałeczki, okrążenia. Pomyślmy, co jeszcze było tam fajnego. O posiłkach Woron Kolarzyna się nie wypowiada, gdyż tych posiłków nie zażywa. Ale z tego, co wiem, były chyba możliwości dwóch posiłków takich obiadów. Był jakiś catering, bo panie pytały się, czy chce makaron, gulasz i coś chyba jeszcze było. Jak dobrze pamiętam, przy zapisach zaznaczało się, czy jest się weganinem, czy mięsożercą. Także chyba były dwa posiłki. Były te bułeczki, było dużo wody, była kolka, znaczy w tym akurat sensie było Pepsi. No co, była możliwość wykąpania się, bo był prysznic. Było to na terenie punkt ten bufetowy, no i cały start był na Osirze, na stadionie miejskim w Pniewach, więc opcja jakiegoś tam umycia była się, był kibelek na zewnątrz, w sensie Dixie, i był kibelek w środku. Także dla Worona Kolarzyny taka idea z kibelkami mega. Co jeszcze było fajnego? Co my tu możemy jeszcze dodać, co było fajne? Co tam było takiego fajnego? Bardzo fajny pomysł na pakiet startowy. Było chyba piwo bezalkoholowe, bo nie piję, to tak za bardzo się tym nie interesowałem, ale chyba był leszek bezalkoholowy i było 100 zł do wykorzystania w sklepie Centrum Rowerowe. Myślę, że taki pakiet startowy bardzo fajny. Czy chcemy kupić sobie łańcuch później, czy jakieś kupię akcesorium, zawsze mamy stówkę, nie zawsze chcemy mieć już kolejny, moim zdaniem, kolejny bidon
po wyścigu kolejną czapeczkę czy jakieś tam inne pierdółki, a tutaj sobie możemy kupić co chcemy za tą stóweczkę i chyba do końca roku jest do wykorzystania, także Woron na pewno coś sobie kupi. Czy coś jeszcze było fajnego? Wiecie co, najgorsze jest to, że bardziej pamiętamy te złe rzeczy. I chyba z tych takich fajnych to będzie tyle. No fajny był ten jeszcze przeniesiony bufecik taki na trasie, żeby nie zjeżdżać do bufetu tego głównego. To było spoko. Pogoda była spoko, bo dopiero zaczęło padać na drugi dzień, ale to taki deszczyk, myślę, że bardziej kojący niż przeszkadzający. I teraz myślę, teraz powiemy chyba te złe rzeczy. Złe rzeczy w sensie te, które mi się nie podobały. Nie podobało mi się to, że jak podchodzimy na samym początku do pań, które dają nam te oświadczenia do podpisania, w sumie nie informują o niczym. Czyli chodzimy, podpisujemy, a pani powiedziała, żeby 40 minut przed startem wziąć GPS-a. I to były wszystkie informacje. Nie było żadnych informacji, gdzie mamy ten prysznic, co w ogóle tutaj jest wkoło, z czego możemy się spodziewać. Wszystkie panie, z tego co pamiętam, były ubrane po swojemu. Ja jestem zwolennikiem, żeby na takich imprezach organizator, kurczę, no wydał nawet głupie 10 zł na takie same stroje z jakimś napisem, kurczę, wyścig z jakąś plakietką. Nieważne, żebyśmy wiedzieli, my uczestnicy, amatorzy, że tu mamy podejść i tu otrzymamy jakąś pomoc. Także to mi się nie podobało, bo chociażby fakt, że ja skończyłem swoją przygodę o 6 rano. Na stronie było w regulaminie podane, że o 16 jest, chyba o 16, bo o 14 był koniec, tak, o 16 była dekoracja. No i teraz Woron kolarzyna, głupi, miał czekać do godziny 16, ale na jego szczęście o 14, czyli 2 godziny przed, dowiedziałem się, że wystarczy iść do panów z GPS-a, zapytać się, ile było kilometrów, podejść do pani z bufetu. Pani napisała nam na medalu nasz kilometraż i jedziemy do domu. Także niby błahe, ale kurczę, taka informacja powinna wypływać moim zdaniem na samym początku od organizatora, no. Także zero informacji, kurczę, jakieś posiłki, żeby... Trzeba pamiętać, że nawet jak będzie to setna edycja, to zawsze będzie osoba, która jedzie pierwszy raz. Zawsze, zawsze tak będzie. Będzie, było, jest i będzie. Także to było bardzo słabe, bo tak, nie było nic info o posiłkach, kiedy te posiłki będą, no... Jedyna taka informacja, która mi gdzieś utkwiła w głowie, to parę minut przed startem, że mamy się tu wstawić, czekać i... Także jeśli chodzi o te kwestie, bida, bida, jeszcze raz bida. No medal taki, no okej, tutaj się nie przyczepiam, bo to jest kwestia indywidualna, wizjonerska każdego organizatora. Posiłki, no to co ja tu mam się wypowiadać? No nie wypowiem się, bo nie jadłem. No dobra, zjadłem bułeczkę, no ale to inna historia. Tu nie winimy tej bułeczki, tylko Worona koleżynę, że dał dupy. Bo, przepraszam, aż mi się odbiło. Bo po makaronie z sosem bolognese, czy co to tam było, to byłoby jeszcze gorzej. Co tam mi się jeszcze nie podobało? Nie podobało mi się też, chyba na początku nikt nie wyszedł na ulicę, żeby, dajmy na to, wstrzymać ruch, czy pomóc nam przejechać ten pierwszy wyjazd, żeby się nie wpierdzielić w jakiś samochód. Nikt nie mówi, żeby każdy stał na skrzyżowaniu, ale na tym pierwszym powinien ktoś stać i chyba przy moim wyjeździe dopiero ktoś tam podszedł. Także moim zdaniem też błąd. Bo mamy początek wyścigu, no zadbajmy o to, żeby w ogóle uczestnik wyjechał z tego startu. Co ci się, Woronie, nie podobało? To mi się nie podobało. Czy kwestie organizacyjne ogólnie, nie?
Także to było słabe. No i teraz myślę chyba mniej ważne dla zawodnika, a bardzo ważne dla renomy wyścigu. Do czego zmierzam? Na pewno niektórzy z Was chcieli wejść na śledzenie wyścigu z karty społeczności, w której ten link umieściłem. Niestety nie mogliście tego zrobić, bo wyskakiwał wirus. Ja osobiście, jeśli by mi wyskoczył ten wirus, w ogóle bym nie szukał nawet strony organizatora wyścigu i szukał tego linku, bo miałbym to gdzieś, skoro już wyskakuje mi jakiś tam błąd i wzmianki o wirusach. Z czego jeszcze? Na WhatsAppie były wysyłane były SMS-em linki, też była ta sama sytuacja. Jedynie linki działały, w moim przypadku co wiem, jedyne linki działały, które były wysłane na Facebooku i Instagramie, bo tam mamy wtedy tą metę, więc to jakby nie było, to jest jeden grzyb i tam to działało. Także dla mnie to jest bardzo duży błąd, bo takie wyścigi to jest publiczność. Kolejna sprawa. Tu pytanie do organizatora. Mam nadzieję, że o tym wiedział. Jak można na takim wyścigu testować GPS? Sorki. Powtórzę pytanie. Jak można na takim wyścigu testować GPS? Dobra, mieliśmy dwa GPS. Jeden chip był w numerku, drugi normalnie jako GPS, nazwijmy to pierdolnik, był naszym GPS-em, który mogli śledzić nasi przeciwnicy, czy widzowie, rodzina itp. I teraz tak, jak ja mam zachęcić, czy wy, do tego, żeby inni za rok przyjechali, za dwa, za trzy, żeby wyścig był jeszcze ciekawszy, jak nie mogą śledzić tego ludzie z zewnątrz. No i teraz tak, wiadomość od wujka, czemu mi wysyłać wirusa, wiadomość od znajomych, którym udało się wejść na tą stronę, która była mega nieczytelna, mega słaba, to już zaraz wspomnimy o tym. Czemu od, nie wiem, od setnego kilometra nie jedziesz, co się stało? No i teraz tak, powiedzcie mi, czy takie wyścigi nie są też po to, żeby nasi bliscy, znajomi, rodzina, czy w niektórych wypadkach, jak ktoś jest jakąś znaną postacią sportową, nie może śledzić swojego idola w pewnym sensie, no to jest mega słabe. Strona, która nam pokazywała, jak już pokazywała na początku, gdzie jesteśmy, co robimy, te sprawy, bardzo nieczytelna. Ani nie wiadomo, które miejsce. Takie, kurczę, no, tak jakby pierwszy raz był organizowany wyścig i takie, no, no, dla mnie to było trochę wstydliwe, że kto mnie nie widział, ty, który byłeś, bo nie wiem, bo jakąś głupią stronę mi podałeś i jakiś wirus wyskakiwał. Także myślę, że to jest do poprawy i to jest naprawdę do rozmyślenia. I dlaczego to było mega słabe? Przekroczyłem tą linię mety 5. krążenia, bodajże o 6 rano. Wsiadłem w samochodzie, położyłem się, oczywiście zasnąć nie mogłem, tam oko mi może i leciało, może i nie leciało, bo byłem wkurzony sam na siebie. Oddałem chyba GPS-a po 11:00. Po paru godzinach dowiedziałem się o tym medalu, że mogę odebrać. I panowie z GPS-u pytają się, gdzie jestem, bo od iluś godzin myślą, że się coś stało. No i teraz jak słyszycie takie coś, to po pierwsze, GPS-y nie działały. Ja miałem jeszcze podmieniony, wtedy wyzerowało mnie do zera tam niby na tej stronie. No i teraz co? Przez 4 godziny gościa nie ma. No to tam dobra, niech leży w rowie, może kiedyś się dotoczy. No kurczę, to było słabe, to było bardzo słabe. Także myślę, że te kwestie, które były, czy są fajną promocją dla wyścigu, były bardzo słabe. Czyli mowa tu o GPS-ie. Moim zdaniem, jak producent, czy nie wiem, firma, która zajmuje się pomiarem, jak chce testować GPS-y, to niech da te, które są sprawdzone
i te, które chcę przetestować zawodnikom, a nie takie eksperymenty. No dla mnie to jest słabe, bardzo słabe, bardzo, bardzo słabe. Także jeśli ogląda to organizator, to przepraszam za to, że to się wydarzyło i ja jako osoba, która chcę o tym opowiedzieć, no niestety, no nie będę ukrywał, że było super fajnie, jak ktoś do mnie dzwoni i pyta się mnie, co mi się stało, czy jest wszystko ok z brzuchem, czy coś, bo jesteś na 130 km od 10 godzin. Także no nie wiem, chyba nie na tym polega, żeby ludzie nas oglądali, śledzili i impreza się bardziej rozpowszechniała, tym bardziej, że to chyba była piąta. Więc no, nie powinno być takich błędów. To co, może na koniec jakąś statystykę wam pokażę, chyba w sumie wam pokazywałem. No, to jest według mojego GPS-u 328 godzin, 14 godzin jazdy, średnia 23, przewyższenia 1300 prawie, czyli no, moim zdaniem dużo. Tętno 131, mega zadowolony z tętna, spalone kalorie, to tam nieważne. Co my tu mamy? Temperatura najniższa niby według Garmina 12, najwyższa 28. Wykonanych 50 tysięcy razy naciśnień na pedały. A co tam? No i co tutaj mogę wam jeszcze pokazać fajnego właśnie? Jak moje tętno pięknie złożyło się po trzecim okrążeniu. Od czwartego jechało mi się mega super. Także no cóż, moim planem jest na pewno sprawdzenie się jeszcze raz w tym wyścigu, w tej czasóweczce, bo to co powiedziałem na początku, mega fajna idea. Chcę poprawić swój błąd, no i jeśli uda mi się, to pojadę jeszcze raz. Jak będzie w tym samym terminie, myślę, że tak. No i co, dziękuję wam za to, że wysłuchaliście moich wywodów do końca. Oczywiście myślę, że teraz to będzie takim moim standardem, że będę was prosił o łapeczkę w górę lub w dół, bo to nie ma znaczenia. Ważne, że śledzicie, oglądacie i nawet jak się nie podobało, to znaczy, że i tak słuchaliście Worona wywodów. Także ja jadę coś zjeść. Miejmy nadzieję, że nie wyczyści mnie, bo dzisiaj mamy niedzielę, także jutro do pracy trzeba być czyściutkim. Dziękuję organizatorom, wszystkim wolontariuszom, speakerowi za tą imprezę. Miejmy nadzieję, że jakieś tam błędy będą poprawione i impreza będzie jeszcze lepsza za rok i w kolejnych latach. Dziękuję, trzymajcie się. Hej! Wiecie co? Za tą zmokniętą kurę subskrypcja leci jak nic.